Ale zanim przejdziemy do tej naszej tradycji corocznej składania sobie życzeń, pozwólcie, że skorzystamy z tej okazji, że jest tutaj trochę przedstawicieli, a właściwie większych przedstawicieli Polonii, że zaczniemy od uroczystości wręczenia odznaczeń dla osób, które w pewien sposób specjalny przysłużyły się temu, że pamięć o Polsce, o polskich żołnierzach może trwać dłużej. Chciałem przedstawić, oznajmić Państwu, że pan Alfred Materna został odznaczony złotym medalem opiekuna miejsc pamięci narodowej, przyznanego przez przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa za remont grobów polskich żołnierzy w Świebr. I podobnym srebrnym odznaczeniem zostali obdarowani pan Andrzej Iwanowski, który tutaj jest obecny, oraz dwaj panowie, których nie ma, Tomasz Jarocki i pan Jarosław Kryński. Tym samym, tymi odznaczeniami chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować. Serdecznie gratulujemy jeszcze raz. Szanowni Państwo, jeszcze mam jedno miłe przedstawienie i ogłoszenie. Wśród wokół Państwa znajdują się prace pana Dariusza Króla, który osobiście zresztą przyjechał, jest wśród nas. Są to jego prace przedstawiające, myślę, piękne krajobrazy Lubelszczyzny. Sam pochodzi ze Szczebrzeszyna. Jeżeli Państwo mają ochotę z nim porozmawiać, myślę, że poprosimy tutaj, żeby na chwilkę się mógł pokazać, tak żeby można było poznać twarz. Bardzo prosimy. W czasie, kiedy będziemy mieli czas na spotkania dwustronne, zapraszam do obejrzenia wystawy, a także informuję, że te wszystkie prace można zakupić. Witam serdecznie dwie szczególnie osoby. Jest wśród nas Jego Ekscelencja Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej, pan Artur Karazin. Serdecznie witamy. Oraz ksiądz rektor Ryszard Sztylka. Bardzo prosimy o modlitwę i życzenia, które na ten czas świąteczny, pięknych świąt, będą towarzyszyły nam przez cały okres Bożego Narodzenia. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, mesdames et messieurs, dames et messieurs, za kilka dni, dokładnie za 10 dni, przeżywać będziemy święta Bożych Narodzin. Tutaj posłużę się małym przykładem. Rok 1897 połączono Amerykę z Europą kablem pod oceanem. I pierwsze słowa, które Francuzi wysłali w stronę Ameryki, było fraternity, po naszym obywatelstwo, a ładnie by to Hebrajczycy brzmi solidarność. A Amerykanie odpowiedzieli z tamtej strony tym kablem: chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Otóż to moje życzenia dla Państwa, żeby te Boże Narodzenie, ten fakt historyczny przyjścia Chrystusa na ziemię, w Betlejem, był przeżywany właśnie w takim atmosferze solidarności, fraternity, a jednocześnie w tej głębokiej wierze. Bo każdy z nas
ma ją zakodowaną. Nawet człowiek niewierzący. On też wierzy, że jest niewierzący. On ma też wiarę. I każdy z nas tą wiarą powinien karmić swoje serce, swoją duszę, swoje czyny, swoje słowa, swoje myśli, bo mamy także rok wiary ogłoszony przez Benedykta papieża XVI. I dlatego życzę Państwu, by w te najbliższe dni, tych świętych dni Bożych Narodzin, w Waszych domach zdrowo było, radośnie, a przede wszystkim, żeby w tej solidarności wzajemnej w rodzinie wyjść także i w solidarność na ulicę, to znaczy w solidarność sąsiadów, w solidarność dzielnicy i w solidarność naszej wspólnoty polonijnej, do której należymy. Życzę nadto, żeby ten pokój, który niesie Boże dzieci, towarzyszył Państwu każdego dnia roku przyszłego. A jednocześnie życzę Państwu to, co tak pięknie wyśpiewała, bardzo mi się to podoba do dziś czasem, kiedy mam nostalgię nucę. Rosyjska śpiewaczka, jeszcze z czasów tak zwanych festiwali sopockich, pani Ała Pugaczowa, która mówiła, śpiewała Nusigda, budzie niebo, Nusigda, budzie słońce, Nusigda, budu ja. Tego Państwu życzę. Żeby zawsze było Państwu na tej ziemi słonecznie, ciepło, radośnie. Żeby Państwo zawsze pamiętali, że niebo to jest symbol dobra i tym dobrem się dzielili. I żeby zawsze Państwo pamiętali, że jesteśmy ludźmi, którzy powinni siebie bratać każdego dnia. A więc przebaczać sobie, życzyć sobie, żyć w kulturze słowa i czynu. I na to życzę Bożego błogosławieństwa, pomyślności, radości i tego, co Państwo mają głęboko tu w swoim sercu. Putus et us, tut, przywysłet, joyeux i bon année 2013 i gwencjane male. Zalich, kerstwis, entwerlukich, entwórkie zątkę, niły jach, wydałzend, dertin. Bóg zapłać, część Boża. Dobry wieczór Państwu. Do tych pięknych, ciepłych życzeń księdza rektora można się tylko dopisać. I myślę, że razem z ambasadorem Wojczakiem z wielką przyjemnością to robimy. Trudno jest ująć w jeszcze piękniejszych słowach wszystko to, co ksiądz rektor powiedział. Ja ze strony swojej, ambasadora Wojczaka, całej ambasady w Brukseli chciałbym Państwu życzyć zdrowia, radości w tych świąciach. W czasie tych świąt chciałbym życzyć Państwu, zwłaszcza tym, którzy zostajecie w Belgii na święta, żeby to były niezwykle polskie święta. I chciałbym Państwu życzyć wszystkiego, co najlepsze w nadchodzącym roku. Szanowni Państwo, bardzo proszę o podzielenie się opłatkiem. Ja tylko dodam, że czas świąteczny tutaj w Wydziale Konsularnym umili nam występ, koncert, kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu Czarna Góra. Oho! Na szczęście, na zdrowie, na te Boże Święta! Życzę Wam kapela Czarna Góra, żeby Wam chowali chłopcy i dziewczęta, żeby się Wam rodziło, kupiło, dyszlem do stodoły obróciło. Żebyście mieli gości, tyle co na gałązcowości. Żebyście mieli pełne stodoły, pełne pudła. Żeby wam gospodynia u pieca nie schudła. Żebyście mieli w każdym kątku po dzieciątku, a na piecku troje. Żebyście nie głodoli, że te kiery moje. Na szczęście, na zdrowie, na ten nowy rok. Żebyście mieli szczęście cały Boży rok. Żebyście byli zdrowi, weseli, jak w niebie anieli. Tak to Boże Dej! Hej! Gospodawowi, a najczuł Panu, Gospodawowi.
pierwszy raz w Brukseli, robiłem no, sporo wystaw poza granicami Polski, ale pierwszy raz rzeczywiście tutaj i pierwszy raz w ambasadzie czy konsulacie. Ma pan jakiś temat, którego się trzyma? No, bardzo mnie inspirują trawy, zioła, więc też to widać w obrazach, na obrazach moich, że sporo tego jest. Nawet niektóre, które maluję, to z nas nie znam. Niektóre oczywiście znam, ale w większości chyba nie znam. Co mogę powiedzieć, no, na przykład są tutaj te, które w tej chwili wiszą, to są to obrazy olejne na płótnie, no też są takie małe miniaturki, które malowane są na deskach lipowych, na deseczkach. A jeśli ktoś by bardzo polubił pana obraz, gdzie można go kupić i w jaki sposób? To znaczy, no mam swoją stronę, także można zajrzeć na moją stronę. Tak, oczywiście. www.dariuszkrol.eu. No i tam jest kontakt do mnie, można się skontaktować, można drogą mailową, można telefonicznie, tak. Jeśli by ktoś był zainteresowany, to oczywiście zapraszam. Czy może pan pozdrawić internautów Radio Róża? Oczywiście bardzo wszystkich pozdrawiam i w związku ze zbliżającymi się świątami życzę wszystkiego dobrego wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.